Dzień dobry, zapraszamy na pierwszy odcinek magazynu satyrykonowego. Wita Was Marta oraz Paulina. Bardzo nam miło, znajdujemy się teraz w sali Muzeum Miedzi, zupełnie nieprzypadkowo. Właśnie tutaj, już niedługo, będzie można obejrzeć międzynarodową wystawę Satyrykon Legnica 2021, która po raz pierwszy będzie prezentowana właśnie w tej sali. Zgadza się. Wcześniej wystawy Satyrykonu były prezentowane również w Muzeum Miedzi, ale w sali marmurowej. Ten rok jest jednak wyjątkowy. Świeże pomysły, świeże idee, nowe koncepcje. Tak, ale zanim wystawa mogła powstać i zanim zacznie być tutaj obecna na sali Muzeum Miedzi, musieliśmy się do niej przygotowywać bardzo długo, bo przez kilka miesięcy, a o początkach tych prac opowie Marta. Tak naprawdę te prace trwały już od roku 2020 i do tego roku sercem i duszą Satyrykonu, naszego legnickiego Satyrykonu, była pani Elżbieta Pietraszko, która przekazała swoją schedę właśnie Paulinie. Paulina, oprócz tego, że sama pracuje jak mróweczka nad całą imprezą, jest wspierana i to bardzo silnie przez Radę Artystyczną. Radę Artystyczną, która została powołana właśnie po to, żeby w sposób merytoryczny oraz ideowy Satyrykon wspierać, Satyrykonowi pomagać. Członkami Rady są oczywiście Eugeniusz Skorwider jako przewodniczący, Justyna Jędrysek, Tomek Broda oraz Grzegorz Szczepaniak, dyrektor Legnickiego Centrum Kultury. Tak jest. Ale też zanim przystąpiliśmy do prac nad wystawą, musiało się odbyć jury Satyrykonu. W tym roku było ono naprawdę wyjątkowe, ponieważ po raz pierwszy w historii Satyrykonu odbyło się online. Zmusiło nas to do całkowitego przeorganizowania pracy nad tegorocznym jury. Został do tego też stworzony specjalny system internetowych obrad. No a kulminacją jakby tego było spotkanie właśnie online z jurorami z całego świata, którzy przez kilka godzin debatowali nad tym, by z ponad 3000 prac wybrać zaledwie 11. Zgadza 11 się. Najlepszych. W tym laureata Grand Prix Satyrykonu. A jak wyglądały prace jury? Zobaczcie sami. Zapraszamy na materiał. Za nami bardzo trudne jury tegorocznego Satyrykonu. Trudne, bo odbywało się po raz pierwszy w historii konkursu za pomocą internetu, a więc jurorzy nie spotkali się niestety w Legnicy, aby wybrać najlepszą pracę Satyrykonu. Temu jury przewodniczyła Bogna Otto Węgrzyn. Mieli jurorzy bardzo trudne zadanie, bo rzeczywiście rekordowo dużo prac i rekordowo wielu autorów te prace nadesłało. 3218 prac, 978 autorów z 72 krajów. No i z tego wszystkiego trzeba było wybrać tą jedną najlepszą. Zadanie niezwykle trudne, ale udało się. Grand Prix Satyrykonu trafia w ręce doskonale znanego w Legnicy Alego Mirae z Iranu za pracę Stepchild. W dziale rodzina złoty medal dostał Andrzej Popow z Rosji, w dziale żart i satyra złoto trafiło do Marka Szymańczuka z Polski. No i cóż, bardzo dziękujemy wszystkim jurorom za naprawdę bardzo zaangażowaną pracę, pracę niezwykle trudną. Nigdy ona nie jest na Satyrykonie łatwa, bo przecież trzeba wybrać jedną pracę spośród tak wielu znakomitych dzieł, no ale w tym roku rzeczywiście było to niezwykle trudne i skomplikowane zadanie. Także wszystkim Państwu bardzo serdecznie dziękuję i liczę na to, że uda nam się spotkać w czerwcu na normalnie przeprowadzonej już imprezie, na normalnym festiwalu Satyrykon. Laureatem Grand Prix Satyrykonu 2021 został nikt inny, a Ali Mirae, artysta z dalekiego Iranu, który w roku 2019 również został laureatem tego zaszczytnego miejsca. W tym roku otrzymał je za pracę Stepchild. A co powiedział sam artysta o swojej pracy? Możecie posłuchać sami. Pochodzę z Bliskiego Wschodu, fragmentu świata, który jest domem dla religii.
Jestem artystą z Iranu, państwa z religijnymi rządami. Każdy, kto tu mieszka, angażuje się w sprawy religijne i ich aspekty, dobrowolnie lub niechętnie, na dobre lub na złe. Nie jestem wyjątkiem w tej sprawie. Możesz to czytać z moich rysunków, odkąd byłem nastolatkiem. Pojęcia takie jak Bóg, jak stworzono świat i człowieka, niebo i piekło, dobro i zło, anioły i demony, cuda i tym podobne. Pamiętam, kiedy miałem 27 lat, byłem projektantem i dyrektorem artystycznym magazynu filozoficznego, który miał świeże spojrzenie na filozofię i religię. W jednym z projektów okładek, które wykonywałem, narysowałem kostkę z religijną ikoną po każdej stronie, co oznacza, że religia nie jest opcjonalna i jest całkowicie kwestią szczęścia, którą dzielimy po naszych rodzicach. Jak wyjaśnił redaktor magazynu, aby uniknąć ewentualnych problemów, usunąłem ikonę półksiężyca i zastąpiłem ją innym symbolem. Jednak to czasopismo jakiś czas później zakazane zostało przez rząd. Ale to nie przeszkodziło mi w pracy nad tymi tematami. Jeśli moje projekty o takiej tematyce nie mogą być publikowane w Iranie, zagraniczne festiwale są dobrą okazją do wyrażenia swoich poglądów. W 2019 roku zakpiłem z ideologii pracą Komuniści, która zdobyła Grand Prix Satyrykonu. Tegorocznym Grand Prix Satyrykonu starałem się z dużym wyzwaniem spojrzeć na przekonania religijne. Cały mój wysiłek polegał na tym, aby wszystkie postacie zaprojektować formalnie i nie przesadzając. Żadne postacie nie są zabawne. Są raczej w dziwnej i przesadnej sytuacji w umysłach i wierzeniach ludzi religijnych. W tej fabule wszystkie cztery postacie są święte. Tak mówi ich aureola światła. Jeden z nich ucieka, a pozostała trójka wpatruje się w siebie bez ruchu. Zaskoczeni historią, którą stworzył dla nich religijny człowiek. Jury Międzynarodowej Wystawy Satyrykon Legnica 2021 to nie jedyne jury, które odbyło się w ramach tegorocznej edycji naszego Satyrykonu. Tak naprawdę mieliśmy jeszcze jedno znakomite jury, które obradowało w ramach konkursu Szkic ma moc. Tutaj Anita Wincencjusz-Patyna, Tomek Broda oraz Przemek Dunaj spotkali się, hurra, bo w tradycyjnej formie, nie tak jak jury satyrykonowe online. I pracowali, aż wypracowali pierwsze miejsce dla Dobrosławy Rafalskiej z domu Rurańskiej. Zgadza się. Tutaj jeszcze warto dodać, że Dobrusia, laureatka konkursu Szkic ma moc, też kilka lat temu miała okazję zapoznać się z Satyrykonem, ponieważ brała udział w katowickiej edycji Skłonności do Ostrości. Wtedy jakby po raz pierwszy miała styczność z Satyrykonem, chociaż na samym Satyrykonie nigdy nie uczestniczyła. Aż do 2021 roku, kiedy wzięła po raz pierwszy udział w konkursie Szkic ma moc, który zresztą też po raz pierwszy był organizowany i od razu zdobyła pierwsze miejsce. Zgadza się. Sama wystawa pokonkursowa Szkic ma moc będzie miała miejsce również tutaj w przestrzeniach Muzeum Miedzi w Nowej Sali. Z kolei wystawa Dobrusi w Galerii Satyrykon. A teraz jeszcze zapraszamy Państwa do zobaczenia, jak przebiegały prace jury konkursu Szkic ma moc. Zobaczcie sami. Jury konkursu Szkic ma moc obradowało w składzie Tomasz Broda, Przemysław Dunaj oraz Anita Wincencjusz-Patyna. Ocenie jury poddanych zostało 200 szkicowników. Do konkursu zgłaszać można było zarówno szkicowniki w całości podporządkowane jednemu tematowi, jak i wielotematyczne zapiski szalonych miłośników chaosu. Jury obradowało bardzo sprawnie i już po kilku godzinach zostało wyłonionych 5 laureatów. Zwyciężczynią została Dobrosława Rurańska, absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach za szkicownik o tytule Ryje, Mordki, Paszcze. Tomasz Broda niespodziewanie
Panie przyznał także swoją nagrodę specjalną dla jedynego spośród wszystkich laureatów ucznia szkoły średniej, Dawida Lichockiego z zespołu Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego w Opolu. Efekty konkursu będzie można zobaczyć na wystawie w ramach Satyrykonu, do której obecnie się przygotowujemy. Końca dobiega pierwsza część naszego satyrykonowego magazynu. A my zapraszamy Państwa już jutro na drugi odcinek, w którym opowiemy nieco więcej o tym, co będzie się działo podczas finału tegorocznego Satyrykonu. Zapraszamy. Zapraszamy.